Ciapaty zrobił fangame'a. Więc czemu by go nie wykorzystać do Crash Month? Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i witam was w gierce Crash Bandicoot Cortex Rage. I tak, z tego co widzę, mamy możliwość wybrania języka polskiego, ale jak widzimy, język polski nie chce działać i tu jakieś DLC. No dobra, skupmy się może na nowej gierce. Więc mamy tutaj, powiedzmy, Crasha z modelem z Derafów. Tfu, nie Derafów Cortex, tylko The Huge Adventure. I tutaj mamy jakieś porady z tego co widzę. Wow. Ta gra chyba jest jeszcze w fazie alfy, co nie? Ciapaty. Jeżeli oglądasz ten film, to daj mi proszę znać, czy ta gra jest trochę w fazie takiej alfy, bo widzę, że Crash momentami za wysoko skacze. W ogóle da się tutaj bodyslama zrobić? Czekajcie. Może da się. Chociaż nie będę tutaj za dużo kombinował. Ale spróbuję byle jaki przycisk wcisnąć, chociaż szczerze wątpię w to. No, coś nie chce działać, dobra. Mamy sobie kryształ. Super, świetnie. No, jednej skrzyki nie zdobyliśmy. I oto jest nasz warp room. Warp room w ogóle z poziomu... czas na odlicza, jak ja to lubię mówić z The Huge Adventure. No wiecie, poziom w 2D ten w przyszłości i w kosmosie zarazem. Dobra, to co, mamy tutaj 5 poziomów. A nie, czekajcie, są przetłumaczone te poziomy. To jest tutorial, czyli poziom, który zaliczyliśmy. Strumienie dżungli. Egipskie rogi. Śnieżna ucieczka. White Savage. To w ogóle nie jest przetłumaczone. Nie to, żebym się czepiał czy coś, nie? Dobra, to co, wbijamy. I mamy tutaj po raz kolejny klimaty dżungli. Damy radę, co nie? Kurde, tutaj dwa życia obok siebie? Lel. No, niszcz to, kurde, Crash. Powiem tak, jeśli chodzi o taki początek, ciapaty, mam nadzieję, że nie obrazisz się na mnie czy coś, ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Ta gra ma trochę słabą detekcję kolizji, w sensie, że zobacz sam co się dzieje, po prostu... W niektórych momentach Crash zamiast normalnie, wiesz... Zamiast normalnie niszczyć skrzyki, to on ma jakieś takie opóźnienie, że on stoi w miejscu i... No... W ogóle te odgłosy nitro są za... Ej, ale ta animacja Crasha mnie tutaj rozwaliła, nie? Nie powiem, że nie. Pozwól, że jeszcze sobie trochę ściszę. Znaczy, pozwólcie, bo w sumie to wy oglądacie, nie tylko ciapaty. Da 4. Chyba będzie dobrze. Więc powiem tak. Detekcja kolizji tutaj bardzo mocno leży. No sam zobacz. Crash stoi sobie w miejscu i nagle używa spin ataku, żeby, wiesz, dostać się tutaj na sekcję z motorówką, że tak powiem. I wcale to nie jest nic złego, tylko chodzi tutaj o sam fakt, że jednak on mógłby od razu zniszczyć skrzynki, a on ma takie jakieś opóźnienie, że nagle lewituje i stoi w miejscu. Wciąż uważam, że odgłos nitro jest za głośny. Ej, jak ja miałem tam przeskoczyć? Dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy. Dobra, na razie pykło. Tutaj też pykło. Tutaj też pykło. I tutaj też pykło. Zdobyłem klejnot nie mając wszystkich skrzynek? What the hell? Dobra, nieważne. Czas na egipskie rogi, czyli na następny poziom. Dawaj, wbij tam, Crash. Kurde, Crash teraz ma problemy z wbiciem do poziomu? Kurde, dodawaj, stary. Powiem wam szczerze, że nie wiem co się stało. Może to jest jakiś bug, może nie. Ale generalnie nie mogę dostać się do pozostałych poziomów. Dosłownie, patrzcie na to, wciskam wszystko. Wciskam, kurde, wszystkie klawisze po kolei. O co tutaj, kurde, chodzi? Nawet do poprzedniego poziomu nie mogę wejść. A nie, tutaj udało mi się wejść.
Kurde, a co tu się stało? Czekajcie. Quit. Teraz spróbujmy. No dawaj, wbij tam. No tutaj on chce wbić, ale do poprzednich poziomów, znaczy do następnych poziomów nie chce wbić. O co tu chodzi, kurde? Spróbujmy może w inny poziom niż poziom trzeci. Nie, no patrzcie, on nie chce wbić w pozostałe poziomy, o co tu chodzi, kurde? Może te poziomy jeszcze nie są zrobione, ja tam nie wiem szczerze. No, coś tam ciapaty pisał na temat, że mogą być jakieś ten, ale... Znaczy mogą być jakieś problemy, ale kurde. Wydaje mi się, że gierka raczej by miała skończone 5 leveli, ale jak no to... To nasz let's play z fangame'a kończymy właśnie na drugim poziomie. Szkoda w sumie. Myślałem, że gra będzie trochę dłuższa, ale się okazuje, że jednak nie. No dobra. To w takim bocie się, jeżeli zrobiłem wszystko dobrze, a dalej nie chce mi pójść, no to by było na tyle. Jeżeli zrobiłem coś źle, mimo że wciskałem V, który powinien, w sensie przycisk V, który powinien wrzucić cię do poziomu, a nie chce tego robić, no to coś jest tutaj ewidentnie nie tak. Powiem ci szczerze, ciapaty, popracuj trochę jeszcze nad detekcją kolizji, żeby po prostu było coś takiego, że Crash może normalnie w tym momencie niszczyć skrzynki, że na przykład jak na nie skacze, to nie ma czegoś takiego, że on w powietrzu ci stoi. Generalnie pomysł na fangame jest bardzo fajny. Muszę ci to spropsować, bo przyznam, że sekcja z tym motorem, w sensie tym galaktycznym motorem Crasha, który po wodzie pływał, to jest naprawdę coś bardzo fajnego i cieszę się, że to wykorzystałeś. Ale tak to proszę cię, popracuj nad tym. Bo soundtrack i to wszystko naprawdę bardzo fajnie wygląda, tylko jeżeli jest ta detekcja kolizji leży, to potem wszystko zaczyna powoli, wiesz, się sypać. No nie wiem, może ja coś mam źle zrobionego, ale mówię. Wciskam V, zobaczcie teraz na to. Jeszcze żeby nie było, że ja tutaj kantuję czy coś, spójrzcie teraz na moją klawiaturę. Widzicie teraz ten poziom? Widzicie teraz poziom drugi? Patrzcie. O ile to widać, czekajcie, muszę zobaczyć. Tak, widać. Wciskam tutaj przycisk V. Tu jest przycisk V. Wciskam V. Wchodzę do poziomu. Patrzcie teraz na to. Quit. Wychodzimy. Wciskam V do trzeciego poziomu. Wciskam V do trzeciego poziomu. Nie mogę wejść. Do czwartego też nie mogę wejść. Do piątego to już nawet nie wspomnę. Ale do poprzedniego poziomu, do drugiego mogłem wejść. Zobaczmy, czy do pierwszego mogę. Do pierwszego tym bardziej mogę wejść. Więc... Nie wiem. Nie wiem. Wow, chyba muszę ten poprawić trochę kamerkę. Ta. Nie wiem. Nie wiem, o co tu chodzi, ale... Jeżeli będzie wydana kolejna wersja tej gry, to z chęcią ją ogram. Tylko już raczej nie do Crash Morph, bo Crash Morph miał się dzisiaj kończyć. Ale tutaj takie małe info, przedłużymy sobie Crash Morph do 22 lipca. Tak od razu wam powiem, bo mam jeszcze dwa materiały w zapasie do zrobienia, w sensie w zapasie. No po prostu dwa materiały mam do zrobienia, ale wiecie co? Jeden temat poruszymy sobie tutaj, bo to jest dosyć szybki temat, a chciałbym wiedzieć, co wy o tym sądzicie. Moje pewne są spekulacje i... Znaczy w spekulacje. Ja uważam, że fajnie by było, gdyby... Kiedyś powstał film o Crashu, coś ala właśnie taka fabuła jak z Soniciem The Movie, czyli wiecie, byśmy mieli przedstawienie Crasha, w ogóle jego historii, może byśmy mieli backstory Aku Aku, dlaczego Aku Aku i Uka Uka stali się maskami, bo nie wiem czy wiecie, ale ponoć jest wytłumaczenie, że Aku Aku i Uka Uka kiedyś byli sprzymierzeńcami z Papu Papu. Że tak naprawdę oni zrobili coś, w sensie, że mu się sprzeciwstawili, po czym Papu Papu rzucił na nich czar, który sprawił, że są właśnie maskami. I to na przykład byłoby ciekawe, gdyby było przedstawione. No i może kto wie backstory doktora Neocortex. Napiszcie w ogóle, co sądzicie, czy fajnie byłoby, gdyby powstał taki film o Crashu, który by, nie wiem,
przedstawił trochę backstory tych wszystkich postaci. Wiecie, mówię o takich głównych, czyli Crash, Cortex i tam Aku Aku i Uka Uka i tam może parę jeszcze innych. Dobra, to by było na tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. A jeżeli wam się spodobało, drodzy widzowie, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie w ogóle o tym fangame, jak i co sądzicie w ogóle o filmikach. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i na razie.